Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Coffin of Andy and Layli. Tak, w końcu nauczyłem się tytułu naszej gry, w którą w sumie gramy. I moi drodzy, wiem doskonale, że nie spodziewaliście się dzisiaj odcinka, szczerze powiedziawszy, ja sam się go nie spodziewałem. No, ale jak widać, kontynuujemy sobie dalej jak możemy. Nie wiem ile gry zostało jeszcze, pewnie mało. I wiem również, że powiedzieliście mi, wiem o tym, że ominąłem ending Kazirodczy. Ja sobie do niego wrócę, bo widziałem, że pisaliście, że pytaliście, czy będę robił wszystkie endingi. Tak, będę robił wszystkie endingi, tego możecie być pewni, więc na spokojnie. I moi drodzy, w związku z tym, że ta seria tak dobrze tutaj działa, ja mam do was takie pytanko, ja pewnie jeszcze zrobię dzisiaj ankietę. Nawet ze dwie ankiety. Po pierwsze, chciałbym wrócić troszeczkę do gier VR. Tak, do gier VR, które być może sobie również byśmy jakoś tam sobie pograli. Może nie w sposób serii, które będziemy robić non-stop, ale no takie wiecie, jakieś może przerywniki, które po prostu dałyby nam jakąś taką świeżość na kanale. To jedno. A drugie, co byście powiedzieli na gry typu visual novel na przykład z platformy itch.io? Bo ogólnie na przykład Doki Doki Literature Club, jest właśnie grą z itch.io i tam jest naprawdę mega wiele gier typu właśnie The Coffin of Andy and Layli. I pytanie, czy chcielibyście również takie pojebane gierki zobaczyć, bo nie oszukujmy się, ale gry z RPG Makera raczej fajnie się ogląda, ale już niekoniecznie dobrze się w nie gra. Przynajmniej ja tak mam osobiście, jakoś nie lubię tych gier z RPG Makera. Chociaż Hidden Hunger jest jakby nie patrzeć na RPG Makera, ale okej. Więc to jest takie do was pytanko, pewnie dzisiaj ankieta na pewno wejdzie na temat, pewnie na pewno. Na pewno wyjdzie ankieta dotycząca itch.io i czy chcielibyście właśnie więcej gier typu The Coffin of Andy and Layli. Dobra, ale wracamy, bo mamy chyba spuścić rodziców w kiblu. Jakkolwiek to brzmi. Więc idziemy. Chciałem to, ale to nie? A myślałem, że to mieliśmy zrobić. Że mieliśmy ich najpierw zjeść. Nie przejmuj się, nikt nic nie będzie podejrzewał. Po prostu wyrzuć to jak normalnie resztki. Jak normalne resztki. Każdy tak robi. Do kogo ty gadasz? Dobra, w sumie ty byś i tak miała wywalone. Aha, mieliśmy ich po prostu wyrzucić, okej. Możeś sobie na to zasłużyli, ale nie powinnaś ich tak tu po prostu wyrzucać. Próbuj zrobić coś z nimi, żeby tak nie wyglądali. Do ogrodu? No nie wiem. Co my mamy z nimi zrobić? Mieliśmy się ich pozbyć, to fakt. Tu kibel jest zatkany, z tego co pamiętam. Tu też się nic nie dało zrobić. Ja nie chcę teraz rozmawiać, no dobra. Ty nie musisz. Nic się nie stanie, jak po prostu wywalę to do śmieci na zewnątrz, nie? Aha. Zdobywasz zupę z człowieka. Po prostu musieliśmy ich najpierw sobie wziąć. Zupcia strupcia. Wróciła się resztki zupy z rodziców. Świetnie. No to gramy Andrią. Muszę coś zrobić z tymi kośćmi. Na razie je pozbieram, zanim Ashley je pogubi. Zdobywasz woreczki plastikowe. Teraz będą kości z ości. O, wypaliło się. Mięso się spaliło, ale kości zostały. Zdobywasz kości, wrzucasz je do plastikowego worka. Dobra. Jeszcze chyba tam były czaszki, prawda? Tu widzę, że się tego pozbył. Dobra, tylko co zrobić z kośćmi? Dokopać je? Tu w sumie wygląda jak miejsce do kopania. Ale chyba nie. Co z tym zrobić? Kurde, nie wiem. Zamurować? Co wy na to? Na przykład coś było chyba murowane, nie? Chyba jeszcze nie. Kurde, no ja bym zamurował osobiście. Layli jest na dworze? Nie. Tutaj też się nie da. Może wrzućmy komuś do pojemnika, co wy na to? Ej, nie ma Layli.
Nie maleli, chyba że są dole w piwnicy jeszcze. A, jestem dole, okej. Okay. Więc co z szczeszkami? Możemy je wrzucić do morza razem z innymi kośćmi. Więc tyle z kompletnego zniknięcia? To po co robiliśmy całą resztę? Cicho bądź. Dopóki pozbędziemy się zębów, wszystko powinno być dobrze. Czemu tak myślisz? No bo chyba nie da się określić tożsamości czaszki bez zębów. Chyba? Super. Wybacz mi, moja droga, ale jegomość nigdy nie musiał pozbywać się ciała. Mam nadzieję, że nie da się rozpoznać ciała po samych kościach. Czy kości unoszą się na wodzie? Tak jak takie patyki? Znajdę coś, żeby je obciążyć. Dobra, weźmy te czaszki. Wyjmujesz zęby, używając śrubokręta. Zdobywasz polerę zębów. Zdobywasz jeszcze więcej zębów. To chyba powinno wystarczyć. Teraz znajdź jakiś sposób, żeby się ich pozbyć. Zdobywasz bezzębną czaszkę. I drugą. I coś, czym byśmy mogli to obciążyć, tak? Puszczasz zęby w toalecie. Parę razy musisz spuścić wodę. No i proszę, problem z głowy. Gdyby to tak działało z nimi wszystkimi. Oho, kichać mi się chce. Jeszcze raz będę kichał, ale to chyba za chwilę dopiero. O Jezu. O matko, Shiro. Nie możesz tak. Dobra, coś, czym byśmy mogli obciążyć, no to są kamienie. Zdobywasz kamienie, wrzucasz je do worka. No i co, teraz do morza, tak? Dobra, mamy. Nareszcie. Teraz tylko trzeba wyczyścić piwnicę. Musimy? No raczej. Po co? Potem i tak kogoś jeszcze ofiarujemy. Czemu tutaj? No bo chyba będziemy tu żyli. Wystarczy płacić ich rachunki i takie tam. Chciałbym, ale... Pewnego dnia pomyślą... dawno nie widziałem pani Gray w pracy. Więc ją wyleją. Co z tego? Raczej nie będzie ich to tak bardzo obchodziło, żeby zaraz iść z tym na policję. Poza tym, zaznajomili się z sąsiadami. Zobaczą, że dawno ich nie było. Mimo, że na drzwiach jest dalej ich nazwisko. No to pokręcimy trochę. Powiemy, że pilnujemy domu naszych rodziców i tyle. Słuchaj, nie każdy ma tak wyjebane jak ty. Mają przyjaciół w pracy, sąsiadów i swoje rodziny. Ale dziwki. Czemu sobie... sami sobie nie wystarczą? Nie chodziło mi o to, że kogoś dymali. Trudno. To i tak to samo. Tak czy inaczej... W końcu przestaną się martwić o to, że właścicieli nigdzie nie ma. I po prostu wezwą policję. A kogo oni tu znajdą? Dzieci właścicieli, którzy nie zgłosili zaginięcia rodziców. Potem się zapytają, a jakim cudem wy jeszcze kurna żyjecie? Jeżeli nie chcesz tu być, to wystarczyło powiedzieć. Nie o to chodzi. Bardzo bym chciał, ale po prostu nie możemy. Możemy chociaż zabrać im dowody osobiste? Będziemy nowymi Gravesami. Będziemy mieli ten sam problem jak z naszymi. Jeżeli policja zacznie szukać rodziców, zobaczą, że ich dowody są dalej używane. Przykro mi, Ashley. Chciałbym, żeby to było takie łatwe. Dobra, to posprzątajmy piwnicę. Jesteś Ashley. Cholera. Serio myślałam, że w końcu będziemy mieli spokój. Dobra, nie teraz. Potrzebuję mapa. No to jest. Zdobywasz mop dobrej jakości. Wyścimy. W sumie to też można. Pyk, pyk, pyk i posprzątane, żeby to było w życiu łatwe. Może powinnam odłożyć świeczki na miejsce? No raczej. Ostatnia. Wrzucasz wszystkie świeczki do pudełka. No i git, posprzątane. Zrobione. Możemy już iść? Chyba tak, ale nie wiem, czy już wszystko zrobiliśmy. Może zobaczysz we śnie, czy nas kiedyś złapią. Opieraliśmy dwie dusze, więc dostałam przynajmniej dwa prorocze sny. Może się zdrzemnę i powiem, czy coś się z nami stanie. Proszę, zrób tak. Na kanapie? Nie? To co, w łóżku rodziców? Więc jak działają te wizje? W sensie, jak je otrzymać? Nie pamiętam. Nie pamiętasz?
Czy mogłabyś mieć jeszcze bardziej wyjebane? Byłoby super. O, przepraszam, nasza wysokość, ale minął już tydzień. Poza tym, sam nie jesteś lepszy. Nie pamiętałeś adresu własnych rodziców. No tak, bo to jest na tym samym poziomie, nie? Demon powiedział, że trzeba go trzymać, żeby otrzymać prorocze sny. Tyle. Ostatnim razem był u mnie w kieszeni. Mogę teraz ja go potrzymać? Nie. No weź. Nawet gdybyś doznał wizji, pewnie by się wystraszył i myślał o niej przez następne 2 lata. Ty nie wiesz, co się dzieje teraz, a co dopiero w przyszłości. Jedyną osobą, która powinna myśleć o tych snach, powinien być ja. Wal się. Teraz na pewno ci go nie oddam. Dobra. Ale to było niestosowne. Nie dostaniesz mojego czegoś. Dobra, nie to nie. Życzę złej nocy i koszmarów. Andrew się od ciebie odpierdala, a ty zasypiasz. Miło. To wygląda znajomo. Czy ten demon znowu mnie przywołuje? W końcu powiedział, że tak zrobi. Dobra, znów czerwone kwiaty. Te czerwone kwiaty muszą mieć jakieś znaczenie. A co za dziwne szlaczki. What? Ktoś jest za drzwiami. Może lepiej zacznę uciekać? A może nie. Głupia jesteś, uciekaj. Nie chcę. Nie rozczytasz tego. Jeszcze raz? To coś tu jest. No, walisz, walisz. No, wejdziesz czy nie wejdziesz? Chyba nie ma limitu czasowego. Chyba nie. Zdobywasz siekierę. Rąb, rąb, rąb! Porąbane drewno. Czy ktoś mieszka niedaleko? Demony mogą się teleportować. Ale po co demonom porąbane drewno? Zadajesz ważne pytania, ale pamiętaj. Dalej cię ścigają. To mnie ściga. Ja nikomu nic nie zrobiłem. Nie doskoczysz. No dobra, teraz z siekierą możemy walczyć. Siekiera ci nie pomoże. Nawet nie wiesz, co cię goni. Właśnie, może sprawdźmy. No nie wiem, co tu można zrobić. Po co mi to siekiera? Bo ja chyba nie myślę logicznie, nie? Ale tu nic nie widzę. Nie doskoczysz, tylko tyle i aż tyle. Ej, nie wiem. Żaden znak? Okej. Robisz znak. Zdobywasz znak, świetnie. Tyk. Kupujesz znak do nieskończonej otchłani. Teraz poczekajmy, zobaczmy, co zgoni. Chcę zobaczyć, ej. Nie zobaczymy? Nie może przebić, biedne. Uje, lipa. Myślałem, że zobaczymy. Dobra, kolejne. Cóż, zdobywasz deskę. Mamy chyba siekierę. Dobra. Zabierzmy ją. No, w sumie nie chciałem tego użyć w ten sposób, ale okej. Tak też można. Tyk. Tyk. Zbieramy kwiatki. To było easy. To było aż za easy, bym powiedział, ale okej. Dobra, jeszcze tak, tutaj musimy zebrać, tu położyć, tu wziąć i tu przejść. Zamknięte. Trudno, widzę stąd klucz. Potrzebuję tylko trochę więcej kwiatów. Zjebałaś zagadkę. What? Zdobywasz czarny klucz. No faktycznie zjebałem zagadkę. Dobra, ja muszę zobaczyć, co tam było.
Zapisz, wczytaj. Czy mamy jakiś autosave? Auto jest. Kurwa. Wlazłem tu już. Definitywnie wlazłem. Shit. Dobra, moi drodzy. Wrócę do was za sekundkę, bo chcę zobaczyć, czy będzie coś innego. Więc widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, już jestem. Powiem wam, że to był naprawdę kosmiczny speedrun, że tak powiem. Sobie teraz tutaj zapiszę. Zresztą zobaczcie, ile mniej więcej czasu zaszczędziłem tak naprawdę na grze. To jest naprawdę sporo. Naprawdę sporo. Czyli tak, teraz tutaj mamy te kwiatki. Zdobywasz czarny klucz. I tam spadł kolejny. Już teraz nie zjebaliśmy zagadki. Teraz mamy dwa klucze. To chyba to było ważne. Mamy teraz dwa czarne klucze. Prawda czy nieprawda? Klucz razy dwa, dokładnie. Dobra. No i to chyba było dosyć istotne. No tu mamy w sumie dwa przejścia. Rąbisz małe drzewko, kij. Wszystko powycinam. Grałem zapisaną, więc się nie boję. Dobra, tutaj widzę, że chyba jest kolejne drzewko. Nie, dokładnie. A tutaj jakieś przejście? Nic? No dziwo nie. Czarna duszo. A ty co tu robisz? Ej, no ale ja nie chcę. Kurwa. Zobaczyć, co było tam. Zaraz, czekajcie. No tutaj trzeba zrobić to w ten sposób. Dobra, mamy to. Jeszcze raz. Mogłem zapisać to tam. Tyk. Deska wzięta, wszystko wzięte. Dobra. Rozumiem, że czarne to jest przejście do złego endingu, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje. Byłoby to jak najbardziej logiczne. Tędy. Tu jest biały klucz, zobaczcie. Też go nie zauważyłem. Zdobywasz biały klucz. Tu jest kolejne drzewko i tu kolejne. I mamy przejście główne do białego. Zapisz grę, masz nieograniczone ilość zapisów, więc czemu z tego się nie korzystasz? Tu nas dalej ściga. To tylko ty. Nie, czekaj. Coś jest nie tak. A może ogadamy sprawę? Rozejm? Andy, pobaw się z twoją siostrą. Berek. Jagonie. Powinnaś biec. 3, 2, 1. Nie, czekaj! To nie moja wina! Przedstawiamy epizod pod tytułem... Nie, czekaj! Czekaj, 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 czekaj! Andy i Layli. Nie, Andrew, zaczekaj! I ostatni, ostateczny akt. Nie, przepraszam! Będę się zachowywać, zapomnijmy o tym wszystkim. Wszystko będzie dobrze, będę się zachowywać, obiecuję! Udowodniłaś mi, że nie warto tobie ufać. Więcej tego nie zrobię. Nie, 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 przepraszam. Przepraszam, Andrew, przepraszam. Mam gdzieś twoje przeprosiny. Chuja znaczą. What? Kurwa. Nie, 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 nie. Co ja mogłam mu zrobić? Przecież Andy... Mój Andy nigdy mi tego nie zrobił. A może by i zrobił. Może nie Andy, ale Andrew już tak. Z każdym dniem zachowuje się teraz inaczej. Wszystko dobrze? Tak, tylko miałem koszmar. A nie wizję? Nie! No to tylko jakiś szalony sen. Okej. Okay. Hej, Andy. Proszę, nie wkurz się.
Proszę nie wkurz się, proszę nie wkurz się, proszę. Co? O, dzięki kurwa Bogu. Nic, nic. Po prostu cię kocham. Dzięki. Wow, a ty odpowiadasz jak zawsze. Coś by ci się stało, gdybyś powiedział czasami mi coś innego? Nazywasz mnie imieniem jakiegoś obcego faceta. Czego się spodziewasz? Chodźmy już. Nasi rodzice sami nie wskoczą do oceanu. Mój drodzy, spokojnie. Resztę endingów sobie zobaczymy oczywiście jeszcze w następnych odcinkach, bo ja mam zamiar zrobić wszystkie. Na razie pójdźmy skrajnie w nienawiść Andiego, że End nas zdradził. My widzimy, że End jest wkurzony. Zobaczmy, co się stanie. Dobra, czyli musimy się stąd wydostać. Niech będzie. To jest jakaś brama w ogóle. Ale się nie da przejść. To jest. Ups. Podniesiesz je, czy... Hej, to nie ja zapakowałem w taki słaby worek. No zbieraj je, ty głupia szmato. Jak ty mnie kurna nazwałeś? Natychmiast, Ashley! No dobra. Dzięki Bogu, że nikogo tu nie ma. Dobra. Oj, Andy jest wkurwiony to mocno. Brum, brum. Dobra, trzymaj się z daleka od świateł. W razie, gdyby ktoś tędy przejeżdżał. Andrew wrzuca worki z kościami do wody. Kośćmi. A co z czaszkami? W końcu worka już nie mamy. Po prostu je wywal. No dobra. Gratuluję utraty twoich bliskich. Bardzo śmieszne. Co ci jest? Nic. Co teraz zrobimy? A co chcesz? Ach tak, coś nowego. Skąd ta zmiana? I tak zmusisz mnie do zrobienia tego, czego chcesz. Po co się mnie pytasz? Jesteś na mnie zły? Nie. Ashley, co chcesz teraz zrobić? Zrobić to, co ty chcesz zrobić. Czyli poddać się policji? Co? Nie to! Andrew, co do cholery? No i tyle z mojego zdania. I tak nie mówiłem na serio. Jesteś na mnie zły, Andy. Czemu? Może dlatego, że obiecałaś mi, że przestaniesz mi tak nazywać. Nie, ale pamiętam, że niedawno mi obiecałeś, że zrobimy to, co ja chcę. Serio będziesz mnie tak traktować? Po tym wszystkim, co zrobiliśmy? Wiedziałam, że się na mnie gniewasz. Prosiłem cię o jedną rzecz. Jedną. Nie była ani trudna, ani wielka. Tak, gniewam cię. Ale co z tego? I tak nic na to nie poradzisz. Po prostu powiedz, co głupiego teraz chcesz odwalić i jedźmy stąd. Wczoraj nie miałeś problemu z tym, żeby nazywać się Andy. Raczej nie miałem wyjścia. Wiesz, że nie mogłem wtedy się z tobą o to kłócić. Dlatego zaczęłaś mnie tak znowu nazywać. Myślisz, że tego nie zauważyłem? Na szczęście teraz nie ma pozorów do utrzymywania, ani ciał do schowania. Może chcesz jeszcze sobie trochę pogadać? Chcesz? Czego byś chciał, Andrew? Szczerze? Zamknąć cię w bagażniku i wjebać się z tym samochodem do wody. Tak, pewnie. Ha. Nie chcę być w tym samym grobie, co mama i tata. Więc okaż mi chociaż część szacunku, którym cię darzę. Pewnie. Ale najpierw okaż mi chociaż połowę mojej miłości, zjebie. W taki sposób chcesz mnie do tego przekonać? Irytując mnie? To skomplikowane. Jestem bardzo skomplikowaną osobą. Chuja prawda. Jesteś oczywista jak cholera. Skoro taka jestem, czemu za mną nie nadążasz? Żeby zrozumieć idiotę, musisz być idiotą. Ty arogancki śmieciu! Ogarnij się! Może później. Na razie powinnaś wsiadać. Jedziemy. A dokąd?
Z mostu z tobą w bagażniku, debilu. Przecież ci powiedział. Jeszcze nie wiem. Ale chcę stąd jechać, zanim te kości wypłyną, czy coś. Oby już było wszystko dobrze. Tak. Na pewno wszystko będzie dobrze. Koniec rozdziału drugiego. Czy chcesz zapisać grę? Zapisz. Możesz kontynuować, kiedy rozdział trzeci DK zostanie zaktualizowany. Dobra, wracamy do save'a. Znaczy... Nie do tego save'a. I tutaj mieliśmy tą białą bramę. Tym razem... Kurde, tylko ja nie wiem, czy ja zdołałem mu uciec, tak szczerze powiedziawszy. Zobaczcie jeszcze raz. No, uciekamy, uciekamy. Zobaczymy, czy się w ogóle da. Nie dało się. Ej, nie dało się, naprawdę. Zobaczcie, gdzie mnie w ogóle cofnęło. Nie dało się, na pewno. Dobra. Tu sobie troszeczkę zrewindujmy. Standardowe pierdolenie. Czytajmy jeszcze raz. I teraz zobaczmy, dokąd prowadzi nas ciemna ścieżka. He? Czarna dusza. A ty co tutaj robisz? To w ogóle białe dusze i czarne dusze. Co to są za duszyczki? Dusze. Aha, słodko wyglądają. Są słodkie? Powiedziałem, że słodko wyglądają. Tam było duszki, nie duszyczki. Ale okej. A to jest ciemna. Czemu to jest innego koloru? Czarna dusza. Jeszcze nie wykluta. Czyli moja dusza też tak wygląda? Twoja jest dużo czarniejsza. Te dwie chyba się w sobie podkochują. No i to mi wygląda troszeczkę jak nasze dusze. A więc to jest sen, czy jestem tu naprawdę? Tak. Przerywam ci sen. O, czyli to jest sen, ale ty jesteś naprawdę. Nie, to jest tylko wizja mnie. Nic nie czaję. Co mam zrobić? Czego chcesz? Na razie niczego. Czyli przywołałeś mnie bez powodu? Znowu używasz mojego talizmanu, ale nie wiem dlaczego. Nasze spotkanie nie było planowane. Co do cholery? Nie pozwalam ci grzebać w moich snach. Demon nic nie odpowiada, ani nie znika. Za dziwak. Czyli będziesz sobie robił, co chcesz. Nie ma odpowiedzi. Powinnam wrócić do mojej koszmarnej wizji. Wiesz, kto mnie goni? Zobaczymy. Ten ktoś mnie zabije na końcu, nie? Zobaczymy. Pomocny jesteś. Do zobaczenia, czarna duszo. Wkrótce się spotkamy. Demonowi nie chce się rozmawiać. Ej, dobra, ale teraz być może zmieni się troszeczkę ten ending. Mam wizję do obejrzenia. Do zobaczenia. I teraz mamy w teorii... Ja sobie to zapiszę oczywiście. Mamy w teorii dostęp do białego pomieszczenia. Czy coś się zmieni z tym? Ach, to tylko ty. Nie, czekajcie się, tak, czekajcie, bo to już tu było to samo. Berek jego nie, powinieneś biec. Ale się nic nie zmieniło. Nie da się nic zrobić. Andy and Layli, zaczekaj, ostateczny akt. Nie, przepraszam. Przepraszam, przepraszam, mam gdzieś swoje przeprosiny, chuja znaczą. Nic się nie zmieniło. Kurwa, nie, nie, nie. Co ja mogłem zrobić? No właśnie.
Bo tu nic się nie zmienia. W teorii, jakbym się skupił, to jeszcze może dzisiaj byśmy skończyli The Coffin of Indian Lady. No bo tu już nic naprawdę nie mamy. Już jest tylko i wyłącznie ending ten sam, co mieliśmy. Znaczy, nawet nie jest ending. To nawet nie jest ending. Zobaczmy, jak zareaguje, jak nie podniesiemy od razu. Pospiesz się, kurwa. A ja nie chcę. Całuj mnie w nos, albo i w dupę. Co, schodami pobiegam. Pyk. Pyk. Cofnąć nie mogę. Nie będziesz mi kurwa straszył, padalcu. Jedną sobie wezmę. Zero reakcji. Nie dało się nic zrobić. Moi drodzy, dobra. Sprawdźmy jeszcze. To może być długi odcinek. To może być mega długi odcinek. Rodzice oferują ci wyjście z tej sytuacji. Oczywiście, że odrzucamy. Skoro już o Ashley, wolałbym, żebyś tak o niej nie mówiła. Nie kłóćmy się. Z tego musi być jakieś logiczne wyjście. O co chodziło z tymi kartami zgonu? Oszustwo związane z ubezpieczeniem na życie. Nic więcej. Niby jak to działa? Jest taki doktor, no w sumie chirurg. Powiedzieli nam, że będziecie zamknięci w mieszkaniu, więc nas do niego wysłali. We wszystkich aktach jest napisane, że umarliście przez pasożyty. Ja miałem ubezpieczenie na życie? No, wykupiliśmy po tym, jak zamknęli was w kwarantannie. Ciekawe, że pozwoliliby ci to zrobić. Więc kiedy powiedzieli, że umarliśmy, wierzyłaś im? Oczywiście, że tak. Naprawdę myślałem, że zmarliście. Powiedzieli nam, że wasze ciała musiały zostać spalone przez pasożyty, więc nie mogłam się przekonać. Aha. Twierdzieli głupoty. Gdzie ty idziesz? Muszę skończyć ten rytuał. Proszę cię, zapomnij o tym czymś. Wszystko możemy naprawić. Możesz nawet u nas zamieszkać, jeśli to nie wypali. Możesz to wszystko zostawić za sobą, tak po prostu. To dobrze. Nie jestem zainteresowany. Ty co? Ale to nie ma sensu. Czemu ty... A, już wiem. Pieprzysz się z nią. Co? Ja pierdolę. Obrzydliwe. Ona jest twoją siostrą, do jasnej cholery. Nic nie zrobiliśmy. O co ci kurwa chodzi, mamo? To niby co sprawia, że tak bardzo się jej słuchasz? No, to już nie twoja sprawa. Wiedziałam, że coś było nie tak. Jak ja mogłam tak to zjebać? Jestem najgorszą matką na świecie. Wcale nie, to znaczy, tak jesteś, ale ja nigdy... Wróciłam! Teraz? O, mam pieniążki. Tęskniłeś za mną, kochanie? Tęskniłeś? Tęskniłeś? Zabij mnie ktoś. Dobra, przyzwij tego jebanego demona. Ktoś się niecierpliwi? Nie jestem pewna, czy przyjdzie. W końcu nie ma muzyki. Czekaj, o czym wy gadacie? Morda, dalej mam broń. Andrew, zapal świeczki. To jest lepszy ending. Ten mi się bardziej podoba. Dobra, zaczynaj. Jesteś Ashley. Ehem. Halo, halo. Panie albo pani demonie. Przykro mi, że tym razem bez muzyki, ale wszystko inne jest tak, jak powinno. Nic się nie dzieje. A może zaśpiewam? Proszę, nie. Demon pojawia się, żeby oszczędzić was od śpiewu Ashley. A! Czarna duszo. Co to kurwa jest? Tych dwóch. Chwilę krzyczą, ale demon zabiera im duszę. Ciekawe, czy coś powinnam czuć. Tak czy inaczej, muzyka nie była wymagana, żeby cię przywołać?
Czemu musiała być ostatnim razem? Koło jest trudne do znalezienia. Dźwięk łatwiejszy. Ale ciebie to nie dotyczy, bo masz mój talizman. A propos... Mieliśmy umowę. Proszę naładować. Bo coś znów działa. Dzięki. Co? Dzień dobry. To brat. Dokładnie. Moja duma i radość. I nie. Nie możesz mieć jego duszy. Ona należy do mnie. Wkrótce się spotkamy, czarna duszo. Pewnie. Przyzwę cię, jeśli to coś znowu trzeba będzie naładować. To ja cię przyzwę. Tego zabierz ze sobą. Co? Mnie? Czemu? Oki, do zobaczenia. Kur odchodzi. No i proszę, naładowany. O co mu chodziło z przywołaniem cię? Kogo to obchodzi? Co robimy z ciałami? Kogo to obchodzi? Kur, na niedowiary. Ciała, Andy, skup się. No tak, ciała. No niby to nie my ich zabiliśmy. Ale byłoby dla nas lepiej, gdyby myśleli, że zaginęli. Może pojechali gdzieś w chuj daleko? Kto wie? Za to, jeżeli otworzą śledztwo o morderstwie. Tak, no to ich zniknijmy. Tak, możemy zacząć od podciechania ich ciał. Nie możemy ich wrzucić do oceanu czy coś. Nie, Ashley. Muszą kompletnie zniknąć, a nie wypłynąć gdzieś na plaży. Dobra. Jak to zrobić, żeby nie nabłaganić? Tam masz odpływ. Tak, tak, tak. O, proszę, zobacz na pana geniusza. Andrew odwiązuje matkę, ale przestaje. Czekaj, co? Co teraz? Tata oddycha. Upewniasz się, że faktycznie jego krótka piersiowa się rusza. No, oddycha, mama też. Próbujesz wiele rzeczy, ale nic nie budzi twoich rodziców. Ale żyją. Serca biją, a płuca oddychają. Boże, co jest? Może chcesz duszę? Dobra, to już było. To już było. To już też było. Hej, Andrew, patrz, no i on teraz zabije ich, tak? No właśnie. Ojca też, co ty robisz? Bla, 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 bla. To już też było w poprzednim odcinku. Będzie miał problem. Na pewno tak będzie, zawsze taki jest. Ale na pewno jest mu lepiej. Jeszcze herbatki napiłem. Dobra, no i mamy ten sam save, co i było. Tu znów się zapchało. Tutaj widzę, że nie ma żadnych zmian istotnych. Tu mieliśmy sodę i proszek do pieczenia chyba, tak? Nie, ocet. Proszek do pieczenia. Nawet wiem, gdzie to jest. Więc szybko sobie to oczywiście wyspieszmy. Nie będę czytał nawet tych tekstów. A, śrubokręt jeszcze. A śrubokręt był... Kurwa, gdzie był śrubokręt? Gdzie był śrubokręt? Potrzebuję śrubokręta, octu i proszku do pieczenia. No to mam wszystko chyba. A, toolbox jest tutaj, dobra, przepraszam. Jest faktycznie. Wlewasz ocet, wsypujesz proszek do pieczenia. Dobra, wlejmy ocet. Źle, najpierw proszek. Kogo turno obchodzi? Wsypujesz trochę proszku do pieczenia i zalewasz octem. Coś się tam dzieje, ale odpływ jest dalej zatkany. Czyli nic nie było. Rękawiczki były tutaj. To pamiętam. Dobra. Ohydne, nie pomagasz. Bla, 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 bla. Ej, nie było tego wcześniej, nie! Kurde, nie wiem, co mi było napisane. Nie odważysz się. Chodź tu. A, nie, nawet nie próbuj. Nie, zajebie cię, jak będziesz kurwa spał. Ostatnie słowa. Wybacz mi, Andrew. Andrew, przepraszam, przepraszam. Dobrze, na razie zostałaś oszczędzona. Odpływ czysty, skończmy to już. Ty i twój brat zaszunkujecie waszych rodziców. Ich patroszycie i dekapitujecie. Robisz także w myślach notatkę na temat Andrew. Zamiast ostrzegać pomiędzy paniką i apatią, tak jak się po nim spodziewałaś. Andrew jest troszeczkę inny. Kto to jest? Co? Nie, nic, Andrew. Jeśli jesteś zmęczona, ja dam sobie radę. Co? Nie, tylko... to nic. Chyba mam zwidy. Co? Nigdy nie myślałem, że zobaczę cię w rozpaczy z powodu śmierci naszych rodziców.
No tak. Z drugiej strony pewnie po prostu marudzisz, bo musisz ubrudzić sobie ręce. A ty? Co? Wszystko dobrze? Biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji się znajduję, to chyba dobrze.